Dzień dobry, witam. Chciałbym wam zanim nagrać film z postępowania naprawy mojego ciągnika. No, tam, że nagrywał dzień prędzej, ale było ciemno, nie było widać. Tu jest pozakładane teraz kierownica nowa, nowe siedzenie, przodni napęd, cały ten wał. To wszystko, nie wiem, czy tam będzie widać. O, wał, jest tam cała ta skrzynia napędowa i wał. Pozakładana maska, to czekam teraz, aby jeszcze, żeby przyszła kabina. Niby 3 tygodnie mam czekać od naglaka. Tyle zamówień mają, że się nie mogą wyrobić. Instalację zakładałem, jeszcze muszę tam dokończyć podłączanie. Siłownik tutaj z przodu też bym przerabiał, dorabiał. To wszystko tak schodzi długo. Kolektor do rezetora założyłem, orbitror. Jeszcze muszę jechać po tłumnik rezetora, żeby zamontować. I to tak wygląda. Jeszcze bym dzisiaj tak na szybko malował obciążniki na tył. Te wam zaraz pokażę, bo tam nie ma założonych. Na dworze sknął, że tak powiem. I niedługo będę pomału kończył tą bestię, żeby to wszystko ładnie poskładać, moją bestię. Tu są obciążniki na tył. Tu są te całe wieszki, talerze. To były te stare, a tam też je przeleciał, mi trochę farby zostało. To tam je założę może do innej 60-tki. Tu jest kierownica, jak widać, bo teraz przodek cały, bo jak widać, że bym zamontował teraz przedni napęd, także to mi tu zostało. No i to tyle. Ciąg dalszych filmików jeszcze, może jak przyjdzie kabina od naglaka, zamontuję, to wam też jeszcze nagram może. No to dzięki za oglądanie, pa.